Ten koks powinien być w drodze do klienta, ale po drodze tu w Dąbrowie Górniczej znalazł się na niego inny klient, taki, który nie chce za niego zapłacić. Chociaż wydawało się, że usypy węgla na dużą skalę to już przeszłość, są miejsca, gdzie ten proceder trzyma się mocno. Dziś około godziny 11 pojawili się tu złodzieje. Na wózek jednorazowo ładują nawet kilkanaście worków węgla, który został wcześniej skradziony z pociągu towarowego. Drogi węgiel, no to trzeba, nie? Trzeba z czegoś żyć, no. Na wozy użytek bierzemy, tak? Łatwo go tutaj ukraść? No, zależy. Nieraz trzeba uciekać, no. Nieraz sokisi przyjadą i trzeba uciekać, no wiadomo. Teraz drogi jest węgiel, koks, no. Węgiel życzący, tak? A my sprzedajemy po no, taniej. Ile za jednym takim wyjściem udaje się tego koksu zabrać? No, dużo. 20 worów, 30. Zależy, no ale my sobie tak przyszli. Żeby mieć na jakieś piwo, na jakieś kurczę jedzenie, no wiadomo. Jak się jednak okazuje, nie tylko okoliczni mieszkańcy kradną węgiel. We wtorek Fotopułapka zarejestrowała, jak koks kradną tu umundurowani policjanci. To dwóch funkcjonariuszy ze Sławkowa. Jeden z 24-letnim stażem, drugi z 7-letnim. Do bagażnika nieoznakowanego radiowozu zapakowali dwa worki. Wstępnie wartość skradzionego koksu oszacowano na około 300 zł. W tym momencie prowadzone są czynności wyjaśniające. Musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności, w jakich doszło do tego zajścia, jak te worki z koksem znalazły się w radiowozie, w nieoznakowanym radiowozie policji. Na przeprowadzenie tych czynności mamy co do zasady 30 dni. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że te czynności szybko przejdą w czynności dyscyplinarne. Jeżeli się potwierdzą te wszystkie przypuszczenia, te wszystkie okoliczności, okaże się, że doszło do kradzieży, to oczywiście w naszych szeregach nie ma miejsca dla takich osób. Na razie nie wiadomo, czy była to jednorazowa kradzież w wykonaniu policjantów, czy ten proceder miał miejsce także wcześniej. Park Śląski już teraz w niektórych miejscach wygląda jak plac budowy. Teraz szykuje się kolejna duża inwestycja. Dzisiaj podpisana została warta 17 milionów złotych umowa na modernizację kanału regatowego, który jest ważnym elementem parkowej przestrzeni. Centralną częścią parku, taką można powiedzieć wizytówką, sercem samego Parku Śląskiego. W pierwszej kolejności i w tym etapie, który teraz rozpoczynamy, jest to remont nabrzeży, remont mostków, które prowadzą na wyspę oraz remont samej wyspy. To jest pierwszy etap, natomiast w kolejnym etapie, który planujemy rozpocząć w przyszłym roku, będzie zagospodarowane otoczenie samego kanału. Odwrócone zostaną przede wszystkim ławki, z których teraz nie da się popatrzeć na wodę. To oznacza utrudnienia dla gości parku, bo inwestycja ma potrwać prawie rok. Zacznie się od odmulenia kanału, nie obejdzie się też bez wycinki drzew. Wynika to z wielu lat zaniedbań. Porosły po prostu na istniejących koronie, istniejących murach. Taką sytuację mamy w zasadzie na tym od najdłuższym odcinku tutaj tego kanału regatowego i tam no, będą te wycinki musiały zostać przeprowadzone, żeby po prostu konstrukcyjnie móc odtworzyć te ubezpieczenia. Przed wejściem do robót jeszcze, czyli mamy tą fazę jakby wstępną, przygotowawczą, musimy po prostu odłowić wszystkie ryby i żyjątka, które żyją, oczywiście ich nie widać, tak, w kanale. To nie jedyna duża zmiana w parku. Od jakiegoś czasu toczą się prace budowlane nad połączeniem kolejką linową Wesołego Miasteczka i Planetarium Śląskiego. Tu też konieczne były wycinki. Pierwsze efekty prac przy stacjach Elki będzie widać wkrótce. Wyłoni się z ziemi, myślę, na początku wiosny. No i całą wiosnę będziemy jeszcze prowadzić prace konstrukcyjne, czyli właśnie konstrukcję stalową. Sama technologia kolejki i podpory będzie montowana, myślę, że od czerwca. Sama trasa, jak ona przebiega, po części już jest widoczna, dlatego że obecnie prowadzimy wycinkę drzew po starym śladzie Elki. Najwcześniej drugą nitką kolejki będzie można przejechać się w przyszłym sezonie. Niebawem również ma zostać podpisana umowa w sprawie odbudowy innej ważnej atrakcji parku, czyli kąpieliska Fala. Kierujący podczas skręcania w lewo najwidoczniej nie zauważył tego pieszego, który przechodził już przez przejście na zielonym świetle. Musimy to podkreślić, że ten pieszy przechodził prawidłowo. I w tej sytuacji naprawdę miał sporo szczęścia, bo ostatecznie nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. Do tego groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w pierwszych dniach stycznia na jednym z katowickich skrzyżowań w centrum miasta.
Niedostateczna ostrożność kierowców zbliżających się do przejść dla pieszych to najczęstsza przyczyna wypadków z udziałem pieszych. Od początku roku na drogach województwa śląskiego odnotowaliśmy już 38 wypadków z udziałem pieszych. Na szczęście w tych wypadkach nikt nie zginął, natomiast 39 osób zostało rannych. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierujących. Porównując te zdarzenia do roku ubiegłego, to w całym styczniu 2022 roku tych zdarzeń było 58, także no jesteśmy tutaj w połowie stycznia, a gonimy niestety tą statystykę. Dlatego też policja coraz częściej publikuje podobne nagrania, by kierowcom przypomnieć o zachowaniu szczególnej ostrożności, gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych. Egzaminatorzy przyznają, że ośrodki szkolenia kierowców kładą szczególny nacisk na te kwestie, jednak w momencie otrzymania prawa jazdy niektórzy kierowcy przestają uważać. Ta osoba, która uzyska dokument prawa jazdy, właściwie na tym etapie kończy się jej etap szkolenia. Nasze przepisy tutaj, ustawa o kierujących pojazdami, no swego czasu, właściwie w momencie, kiedy ona już wchodziła, przewidywała dodatkowe szkolenia dla osób, które już uzyskały dokument prawa jazdy. Tam chodziło o to, żeby po prostu w okresie bodajże do pół roku odbyć dodatkowe szkolenie, dodatkowe szkolenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, ale te przepisy są martwe. Bo w praktyce nic się w tej kwestii nie dzieje. W niebezpiecznych sytuacjach, do których dochodzi w okolicach pasów, winę ponoszą nie tylko kierowcy. Piesi często wchodzą na przejście z twarzą w telefonie komórkowym i słuchawkach na uszach, choć oczywiście nie wolno im tego robić. Eksperci zwracają też uwagę na rolę elementów odblaskowych. Z takim elementem odblaskowym ze 100 metrów już kogoś możemy dostrzec. Natomiast jeżeli on jest ubrany na ciemno, idzie, w naszym województwie jest jeszcze wiele miejsc, gdzie nie ma tych chodników, tych miejscowości, tak? Kiedy osoba idzie, jeszcze nie tą stroną drogi się porusza, prawda, co trzeba, idzie bez tych elementów blaskowych, jest to bardzo niebezpieczne. Są w wielu miejscach remonty, przebudowy dróg, te przejścia są tymczasowe, nieoznakowane, nawet idziemy po mieście, w miejscu, gdzie nie ma w ogóle świateł, przejście jest tymczasowe, kierowcy ciężko też zauważyć pieszego. Stąd od kilkunastu miesięcy wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego we współpracy z władzami województwa doświetlają najbardziej newralgiczne i niebezpieczne przejścia dla pieszych w regionie, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków lub gdzie ruch jest największy. Jednak nawet najlepsze światła nie zastąpią ostrożności i zdrowego rozsądku. Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Rudniki niedaleko Zawiercia. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 14:40 przy ulicy Cegielnianej. W wyniku wybuchu jedna ze ścian budynku całkowicie się zawaliła, a druga częściowo. W pierwszej chwili otrzymaliśmy informację, iż jedna z butli gazowych znajduje się jeszcze w budynku. W miejscu dla nas niedostępnym wydobywał się z niej płomień, dlatego strażaków trzeba było wycofać. Działaliśmy z bezpiecznej odległości, z bezpiecznego miejsca, schładzając tą butlę, żeby nie doszło do kolejnej eksplozji. Na miejscu pracowało 16 zastępów straży pożarnej, a także 3 psy tropiące, które sprawdzały, czy na pewno nikogo nie ma pod gruzami. Poszkodowane osoby, które strażacy ewakuowali z budynku, zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu cały czas pracują policjanci, zabezpieczają miejsce zdarzenia. Do czasu przybycia na miejsce biegłego z zakresu pożarnictwa te oględziny na obecną chwilę z posiadanych informacji mają odbyć się w dniu dzisiejszym. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Tysiące śpiworów i termoforów trafi do najbardziej potrzebujących, w tym tych w województwie śląskim. To wszystko za sprawą Fundacji Wolne Miejsce, dla której wigilijna atmosfera trwa jeszcze długo po świętach. Tak naprawdę już na samą Wigilię mieliśmy dary, właśnie te termofory i śpiwory od pani Omeny Mensach i pana Rafała Brzoski, którzy ufundowali, nie tylko nam pomogli przy samej Wigilii z posiłkami, ale także właśnie te prezenty dla osób bezdomnych, dla osób potrzebujących, dla też uciekinierów ze wschodu. Ogromna ilość, 10 tysięcy takich właśnie przedmiotów. Część z nich właśnie była wydawana na Wigilii, a część była szyta, zamawiana, dopiero teraz właśnie dojechała i w tym czasie zbieraliśmy zamówienia od wielu miejsc pomocowych, schronisk, noclegowni. W środę rozpoczęła się ich dystrybucja. I tak w samym województwie śląskim dotychczas ośrodki pomocowe zamówiły prawie 2000 śpiworów i termoforów. Pierwszy transport wyruszył m.in. do Sosnowieckiego Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych. Osoby bezdomne mają to do siebie, że się przemieszczają z miasta do miasta, z dzielnicy do dzielnicy, także podróżują po całej Polsce. Natomiast szacujemy, że jest około 100, trochę ponad 100 osób, które są dotknięte tym problemem bezdomności. Zdecydowanie więcej, bo ponad 600 bezdomnych notuje się w Katowicach. Liczba ta jest niezmienna od kilku lat.
Pomoc niesiona tej grupie społeczeństwa powinna być przede wszystkim skierowana na ich konkretne potrzeby. To, co jest ważne, to, że organizacje działające w Katowicach działają jakby w różnych obszarach. Jedne koncentrują się na żywności, na jadłodajni, inne koncentrują się na pracy ulicznej. No, jakby mamy tutaj różnorodność oddziaływania w stosunku do osób wykluczonych. I to jest właśnie pewien klucz do tego, aby w sposób mądry i przemyślany dedykować, no w tym wypadku, te śpiwory. Śpiwory i termofory już wyruszyły w Polskę, ale jak zapewnia Fundacja Wolne Miejsce, to dopiero początek pomocy.